Siema, tutaj Bartek, try hack me, 24 dzień Advent of Cyber. Ja się już rozpędziłem z zadaniem, bo zapomniałem ten. Przy okazji 25 jest bez wyzwania, życzę miłych świąt, wesołych. 352 dni, więc trzeba kończyć, więc zakończymy. I mamy tutaj dwa zadanka, dwa pytanka. No i tutaj mamy nam pytanie... Mamy tutaj, że MC Database Admin wypróbował nową technologię przechwytywania i natknął się na... Stack ELK składając się z Elasticsearch, Kibany i Logstasha. Clifton mocno znalazł tę niebezpieczną instancję i zablokował dostęp do niej Mr. Database Admin. Czy MacSkinny może pomóc odzyskać utracone dane? Chociaż to zadanie nie zawiera materiałów pomocniczych, oto ogólne podejście do wyzwania. Przeskanuj w poszukiwaniu otwartych portów. Tak jak w przypadku każdego wyliczenia maszyn, sprawdź, czy baza danych wymaga uwierzytelnienia. Jeśli nie, wylicz bazę danych, ale sprawdź tabele i rekordy. W przypadku innych otwartych portów zidentyfikuj błędne konfiguracje lub publiczne exploit na podstawie numerów wersji. Tu mamy znać hasło do bazy danych i przeczytać zawartość pliku root.txt. No i co ja tu zrobiłem? Poszedł scan nmapę, wszystkie porty i mamy SSH, mamy Erminda, mamy coś, co jest, w sumie to jest Kibana aplikacja. Mamy 8000, co jest na 8000? A, tu jest Kibana log, a w sumie nie pobrałem tego jeszcze. To się może przydać. I mamy tutaj HTTP kolejne i coś kolejnego dziwnego. I mamy w tym HTTP, ten mamy jakąś bazę i to jest Elasticsearch. I w tym momencie wiem, że tego można jakoś w tym filtrować, ale właśnie szukam jak. I 930 to nie jest HTTP port. A kiedy próbowałem sobie przeskanować na przykład port 920, tutaj widzieliście na przykład messages, między innymi, co to jest? Tutaj mamy keyword, messages, ok. Coś jeszcze? A wyświetl na przykład coś takiego, co mi ty mi pokażesz. Aha. Ok. Coś takiego dziwnego? Nie wiem, co to jest w ogóle. Bez PHP? Nie wiem. No ciekawe rzeczy tu pokazuje. Tu widzę, że mogą nie działać. Devil More. Nie wiem, co to jest. No tylko ten port skanuję. Na razie. I sobie sprawdzam, jak używać tego Elasticsearcha. W Kibanie widzę zużywany. Może jakiś password tu będzie? Chyba password. User. Agent. To jest moja IP, widzę, czyli to mnie mierzy. A coś wcześniej było? Nic takiego tutaj nie widzę specjalnego. Zresztą jak password się nie pokazuje. Też może być zmyłka oczywiście, nie? To widzimy, to jest Kibana w wersji ten 6.4.2 Elastic, ok. O, to będzie Elasticsearch chyba exploit w takim razie. Zaczynamy dalej i szukam jak tutaj jakiś ładny memik. Reindex. Incorrect HTTP method URL and method get or post. Nie ma problemu. Ten komputer teraz wybuchnie. Słyszę, jak on odlatuje. Okej.
Może ty mi pomożesz? Tak średnio chcesz mi pomóc. Kłotes, jakbym dał tak. O, coś tutaj jest ciekawego. Config. Jakiś 3, 4, message, Gene, message, Andy. No coś wyrzuciło teraz, Bobby. Tylko teraz jak ty mam tutaj dać, żeby coś szukało dalej? Bo rozumiem, że... Ja bym dał na przykład znak zapytania Ben. Nie. Dobra. Elasticsearch. Search. Jezu, jak ty krzyczysz. Komputer. Co potrzeba do tego? Python drugi, ojej, już się nie polubimy. Dobra, zobaczmy dalej. Ty no, on wybuchnie zaraz, nie wiem czy wysłyszycie ten komputer. Zużycie procesora 100%. To nie jest za dobra informacja. Jak nagrywanie? Jeszcze idzie nagrywanie. Ojej, oj. Nie fajnie. Kurwa. Ty, a może tak bym dał? Quotes. Na przykład quotes równa się password. Nie. Okej. Okay. Mamy searcha, mamy searcha. Search. Ale co w search właśnie? Search. Target search, search. Ale co dalej? Jak ja to mam zaznaczyć? Nie wiem, na przykład dałbym teraz znak zapytania równa się password. No nie podziała. Ja muszę coś tutaj dać przed na pewno. Może Doka? Bena? Nie mam pomysłu żadnego. Zero pomysłu. Q. Parametr run query, parametr search. Kurwa, jakby tak Q podziałało? Działało. Coś się włączyło. My username is Peterson, my password is... O kurwa. Przepraszam. Nano credits. Mam tutaj kredyt też, ale... Dobra. Ciekawe kredyty, ale coś jeszcze tutaj jest ciekawego? A teraz mnie zaskoczyliście. Nie wiem, no to co? Chyba do Kibany się logujemy, jak się zalogować. Tutaj? Kurwa, używałem tego raz w życiu. Dobra. O. Jeszcze tu coś jest. Search pretty. Ciekawe czym ty jesteś. Pensałem tu search. A, że pretty w sensie, że chyba nie było kiedyś tej wersji JSON i RAW, tylko była po prostu RAW. Dobra, weźmy jeszcze tutaj.
LFI, rozumiem. Dobra. AP console, bla bla bla, patch shell JS. Ok. Dobra, pierwszy raz były na moim filmie, było jakieś cięcie, które coś wyciąłem. Z tego co zrozumiałem, to to tutaj nie podziała. W sensie wyłączyłem, ale możemy jeszcze raz włączyć. 10.10.165. Tak. I to tutaj nie podziała. Z tego powodu, że my się musimy odnieść do API. A API jest na 5601. I tutaj mamy ten path. I jakbyśmy sobie odczytali plik root.txt, bo ponieważ ten exploit daje nam możliwość odczytania jakiegoś pliku, chyba że coś źle rozumiem tutaj. Zaraz zobaczymy, bo jakiś lag jest solidny. Halo? Zobaczmy, czy to się tu zmieniło w logach. O, coś mamy. root.txt function. Kurwa, trochę tego było. Jakie hasło znalazłeś? Na początek to hasełko w takim razie. Dobra. I czy tu mamy coś takiego w logach? Kurwa mać. Dobra. Tu coś wygląda dziwnie. Sam elf fan. I to wygląda jakby to było to. I to jest to. Advance of Cyber ukończony. Troszeczkę po czasie, ale ukończony. Tak, czemu nie wykorzystałem exploita? No bo on nie dawał nam za dużo, nie dawał nam za rzeczy. A ta możliwość odczytania tego pliku, no mimo że uciążliwa, bo się trzeba było jebać z tym plikiem. O, na przykład. To po prostu. Dobra. Coś zrobione, skończone. Dziękuję za uwagę. Na razie.